nie będę ukrywał, że przed nami bardziej wymagające zadanie i przedyskutowanie pewnego kompleksu, który nam pozostał na placu boju z tych terminów, które wybrałem, a mianowicie usprawiedliwienie przez wiarę, ale też takie sformułowanie, które jest widoczne w tekście greckim, a w większości przekładów jest zastępowane z sformułowaniem nieco innym. Chodzi o sformułowanie, w Grece brzmi to, niech dobrze sobie to kojarzy, pisteos Jezus Chrystu albo pisteos Chrystu, pistu Jezus Chrystu. W zależności od odmiany, ale generalnie chodzi o to, że to sformułowanie pisteos, to jest słówko, które zwykle jest tłumaczone, przepraszam, pistis. Już zaczyna mi się wszystko zajączkować. Pistis jako wiara, ale zupełnie nawet nie tyle równoprawnym, ale nawet chyba bardziej pierwszorzędnym jego znaczeniem jest wierność, albo jest to, co jakby powoduje wiarę. Lub zaufanie, co nie? I teraz to sformułowanie w Grece dosłownie trzeba by przetłumaczyć, że to jest albo właśnie wierność Chrystusa, albo wierność, albo wiara, jak jest oddawana w tych przykładach Chrystusa. I to jest jedna rzecz, którą będziemy trzeba jakoś oprócz tego usprawiedliwienia przez wiarę, właśnie to połączenie, ten zwrot będziemy musieli jakoś razem połączę tutaj zaraz z tą dyskusją. I jeszcze sprawiedliwość, czy jakby usprawiedliwienie, ale człowieka. Te trzy rzeczy teraz będziemy dyskutować razem i dlaczego się takie połączenie bierze? No, niektórzy dochodzą do wniosku, że jak się pozbiera różne fragmenty, na przykład z Listu do Rzymian, to wydaje się, że pogląd Pawła na usprawiedliwienie przez wiarę jest ewidentny. No ale pojawiają się też takie sformułowania, zwłaszcza Rzymian 10:5, zaraz go tutaj przypomnimy, który zdaje się, że w którym Paweł zdaje się, że wyraża myśl dokładnie odwrotną. Oprócz tego są jeszcze dwa inne fragmenty, które mogły być właśnie troszeczkę przeciwnie do tej głównej linii rozumiane. No i rodzi się stąd pytanie, czy Paweł jest aby na pewno spójny w swoim podejściu do ekonomii zbawienia, czy też ekonomii zbawienia, czy jakby sposobu, jaki Bóg dał człowiekowi, aby wejść w pojednanie z Nim, czy też po prostu był zwolennikiem takiego podejścia, że generalnie były w historii dwie ekonomie, dwa sposoby, no ale teraz jakby promuje jedną. Trzeba powiedzieć, że w komentarzach całkiem aktualnych znajdziemy nie tyle ślady, co po prostu jakby oczywiste stwierdzenia, że wielu komentatorów uważa coś takiego, że w historii funkcjonowały dwie ekonomie zbawienia. Czyli do czasu Chrystusa człowiek mógł zyskać pojednanie z Bogiem i jakby wejść w tą relację właśnie przez spełnienie prawa. Bo ono wyrażało związek z Bogiem, poddanie Bogu i tak dalej. W związku z tym zbawienie właśnie dokonywało się przez wypełnienie prawa. Stąd też ci, którzy wypełniali prawo, mogli być nazwani sprawiedliwymi dla Boga i tak dalej. No a kiedy się objawił Chrystus, no to już wiara wygrywa i już teraz tylko wiara. Taka jest jakby w komentarzach jakby opinia bardzo szeroko spotykana i właściwie to jest od prawa do lewa, czyli czy to będzie komentarz katolicki, luterański, ewangelikalny, czy jeszcze jakiś inny, to takie podejście się znajdzie. No jest pytanie, czy Paweł podzielał to zdanie, czy też może niekoniecznie. Pojawia się też inne pytanie, czy samo określenie usprawiedliwienie przez wiarę nie sugeruje, że zyskujemy usprawiedliwienie przede wszystkim przez własny akt wiary. To jest kolejny zarzut. No, to jest znowu pytanie, czy wiara, czy nasz akt wiary to już jest właśnie ten nasz akt, czyn w pewnym sensie umownym,
który de facto nie przekłada jakby na Boga środek ciężkości w tym dziele zbawczym, ale właściwie przerzuca to go na nas, tak? No i w związku z tym się rodzą różne dyskusje i różne demony krążą po kościele. W związku z tym teraz zaproponuję wam jakby pewną ścieżkę prześledzenia tych myśli Pawła, które zestawiają te zderzenie. Tutaj tą wątpliwość będzie reprezentował werset 10.5, który jest jakby najmocniejszym wyrażeniem tej wątpliwości. Czy Paweł uznawał jakby dwie ekonomie, czy też jedną. I przytoczę obok niego inne wypowiedzi Pawła, najpierw z listu do Rzymian, a potem również z listu do Galacjan. I tak małymi kroczkami będziemy krążyć od tego właśnie usprawiedliwienia przez wiarę, tej sprawiedliwości, którą można pozyskać właśnie przez wiarę, do terminów, które z tym wszystkim są połączone, czyli właśnie również tej kwestii wierności bądź wiary Chrystusa i sprawiedliwości, o jaką sprawiedliwość w tych różnych wypowiedziach u Pawła chodziło, jeśli chodzi o człowieka i tyle. No więc zaczynamy. Dobrze, więc ten werset 10.5 brzmi tak. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest zakon. Człowiek, który spełnił zakon, zwróćcie uwagę, że właśnie to są te naczynia połączone, spełnił zakon, tak? Okej, spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Krótka piłka. Jak rozumiemy spełnić zakon, wypełnił skrupulatnie wszystkie przykazania, mamy jasność. Paweł jest zwolennikiem ekonomii również takiej, a przynajmniej uważał, że teoretycznie jest to możliwe. Komentatorzy mówią, że to jest tylko opcja teoretyczna, bo po prostu nikt tego nie był w stanie sprawdzić, w związku z tym nikt się jakby nie dostał na drugą stronę w ten sposób. Ale trzeba powiedzieć, że kiedy Paweł pisze to zdanie, to nie widać śladu ironii w tym sformułowaniu. Czyli jakby i w innych miejscach, kiedy mówi o życiu jakby zdyscyplinowanym różnym przekazaniom, on nie mówi, że po prostu, no to tak wiecie, tak właściwie to róbcie co chcecie, bo i tak się wszystkim uda, nie? Więc wydaje się, że nie ma takiego jakby lekkiego podejścia do kwestii przekazań, do pewnej dyscypliny życia. Dobrze. Stary Testament mówi to samo. To jest cytat ze Starego Testamentu. Tak, tylko... No. Bo to jest bardzo ważna myśl, którą warto się powołać, jak już Pan wspomniał o Księdze Kapłańskiej, ponieważ ten werset jest różnie oddawany w różnych przekładach, natomiast nie do końca zgodnie z gramatyką hebrajską. No. Dlatego, że 18.5 Księgi Kapłańskiej, gdyby tak to przetłumaczyć zgodnie z tym, co mówią dostępne manuskrypty, to tam jest mowa o tym, że człowiek, który przestrzega tych przepisów, ten dzięki nim żyje, a nie, że żyć będzie. Tam nie ma tego przypuszczającego. Nie będę już teraz wnikał z tego języka greckiego, bo w porządku. Agresja, o której warto pamiętać, bo to rzuca bardzo głęboki stop światła wypowiedź Pawła, usprawiedliwienie versus przestrzeganie zakonu. Czyli jeszcze raz, według tam tej wersji, którą sugerujesz, to ta część żyć będzie jest w jakim trybie? To jest tryb jakby przypuszczający, czy coś przyszłego, natomiast jeżeli chodzi o... Przez niej żyje, tak? Przez niej żyje, to raczej teraz. Żyje teraz. Przestrzega i teraz żyje. Okej, dobra, rozumiem się. Tak jest dobrze. No dobra, w porządku, ale to mamy w jednym uchu, okej. To teraz popatrzmy się na te różne fragmenty, w których Paweł wypowiada się jakby o wierze i usprawiedliwieniu. 1.17, bo w niej, to jest w ogóle bardzo ważny fragment, bo zwróćcie uwagę, że pewna jakby opowieść o pewnym problemie człowieka zaczyna się na samym początku listu. Bo w niej, czyli w Ewangelii, bo o Ewangelii jest mowa, objawia się sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze. Bardzo enigmatyczny zwrot. Do niego wrócimy. Jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli odwołanie do księgi Habakuka. I generalnie wydaje się, cokolwiek byśmy tutaj na razie powiedzieli, że widać, że ta sprawiedliwość, ten status sprawiedliwego pojawia się w wyniku wiary tego kogoś, tak? Z wiary żyć będzie. Taka jest tutaj idea w takim tłumaczeniu na razie, jak jest, to jest Nowy Testament w wersji ekumenicznej, bo był najbliższy jakby temu, co można wyczytać w Grece. Następny fragment.
A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Tak? I zwróćcie uwagę, jaka tu jest gra zakonem. Zakon jako ten przez uczynki, czyli ta patologiczna wersja jakby podejścia do zakonu, a potem przez zakon jako pięcioksiąg, tak? Bo już od pierwszej Mojżeszowej zostaje objawione człowiekowi, jaka jest jego kondycja, jeśli chodzi o stosunek do grzechu, tak? Widzimy po Noem, kiedy się po całym tym potopie ma odrodzić ludzkość, no Bóg właściwie mówi nam wprost, no co mam poradzić, skoro od początku myśli ich serca są takie, jakie są, tak? No po prostu człowiek jest w takiej, a nie innej kondycji. Nic na to nie poradzimy. Czyli jakby pewna świadomość pojawia się od razu. W jednym jakby wypowiedzi mamy już grę znaczeniami zakonu. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Tak? Czyli znowu ewidentnie wiara w opozycji do jakiejkolwiek próby jakby zapracowania, wypracowania sobie czegoś u Boga. Konkretnie tej pozycji, tego statusu, pojednania, przebaczenia, stanu właściwej relacji. 9:30-33. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości dostąpili. Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Zwróćcie uwagę, sprawiedliwość, zakon, jak zaczniemy teraz analizować, jakby właśnie to należało zrozumieć w oparciu o te możliwości sprawiedliwość Boża, sprawiedliwość, zakon, tak? To jest sposób do przemyślenia w tym momencie, jak to właściwie przeczytać sobie jeszcze raz, nie? Dobrze, która jest z wiary, dostąpili sprawiedliwości, która jest z wiary, a teraz o Izraelu. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości zakonu, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Spotknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Okej. Okay. Ewidentnie jest opozycja do jakiejkolwiek próby uzyskania, jakby wypracowania usprawiedliwienia na drodze innej niż przez wiarę. I tutaj w wypadku zestawienia kroków, którymi poszli, ścieżki, którą poszli poganie, a tą ścieżką, którą chcieli iść Żydzi, no to po prostu widzimy, że to jest po prostu w totalnej opozycji. No dobrze, tak to wygląda. Popatrzmy się teraz na wersety, które zbliżają się do naszego 10:5. Czyli tam jest cały czas ten werset reprezentujący tą alternatywną, potencjalnie wizję. I teraz 10:2-3 to bardzo bliziutko, moi drodzy, nawet tuż przed tym, tak? Daję im, czyli swoim rodakom, Paweł mówi, świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, tu jest po prostu już bardzo jasna kwalifikacja postaw i stanu rozpoznania planu Bożego co do usprawiedliwienia u tych Żydów, którzy jakby pozostają na tych stanowiskach nieszczęśliwej nauki z punktu widzenia Pawła. Tak? On ją kwalifikuje jako usprawiedliwienie, które oni sami usiłują sobie ustanowić. Przez usprawiedliwienie za pomocą uczynków prawa. Tak? To jest to, przeciwko czemu tutaj Paweł występuje. Czyli mają gorliwość, mają power i chęć, ale idą swoją ścieżką, a nie Bożą ścieżką. Zobaczcie, jak to brzmi z tym. Tak? I to są wersety, które jakby są przygotowaniem również do tego wersetu 10:5. Wersety 10:2-3. Możemy sobie zadać pytanie, czy na tak krótkim odcinku tekstu Pawłowi się mogło coś pomieszać? Czy mogły mu się jakby pomieszać te wszystkie obrazy, które jakby stara się przekazać odbiorcom? Ostatni fragment. Powiadałem Pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Tak? Kto wierzy, kto wzywa, zbawiony będzie. Witamy. W związku z tym sytuacja jest tego typu. Wydaje się, że w oparciu o sam list do Rzymian możemy powiedzieć, że tak, jeżeli zakładamy, że Paweł jednak jest kulturowo bliższy czasowo i kulturowo tym tekstom, które wykorzystuje i przy tak ostrym jakby wyrażeniu tego, co myśli o możliwości usprawiedliwienia przez uczynki prawa, bardzo trudno mi jest przyjąć, że to sformułowanie, które pada w Rzymian 10:5, należałoby rozumieć w taki sposób, jak chcemy mu to nadać. Zwykle. Oczywiście problem polega na tym, że właśnie no, nikt przez retorykę biblijną jakby nie przefiltrował Księgi Kapłańskiej. W związku z tym nie wiemy, co by nam podpowiedziała takie badanie, takie rozważanie tej księgi. Czy przypadkiem właśnie nie pokazałoby się, że ten cytat, który tutaj jakby wykorzystuje Paweł, nie ma troszeczkę innego znaczenia niż to, co my jakby z rozpędu usiłujemy tutaj wcisnąć w to. Ale jedno, co możemy powiedzieć, że po takim zwrocie i po tych innych jakby, które wyrażają optykę Pawła, bardzo trudno jest powiedzieć, żeby po prostu to sformułowanie człowiek, który spełni zakon, przezeń żyć będzie, miało znaczyć, że ten, który wypełni w sensie takim kazuistycznym, szczegółowym przykazania, po prostu kazuistycznym czy nie kazuistycznym, ale wypełni określone przykazania, nagle wejdzie na tą ścieżkę Bożego usprawiedliwienia. Tak? Wydaje się, że to jedno z drugim się po prostu gryzie i nie daje rady. Za chwileczkę przytoczymy, sekundeczkę, argumenty, które się pojawiają w liście do Galacjan i wtedy jakby lepiej zobaczymy cały stosunek Pawła do tego prawa, które się pojawia no gdzieś w procesie historycznym. Tak? Ono się nie pojawia razem z Adamem, ale pojawia się dużo później. Chyba powinienem zmienić ręce, tak? Nie znam. Nie dużo później. Dobrze. Dobrze. Jeszcze pozwólcie na parę drobiazgów, jeśli chodzi o to zdanie. Bo ja mam wrażenie, że po pierwsze nie widzę, że Paweł jest bardzo trzeźwy w swoim wywodzie, w związku z tym nie zakładam, żeby miał jednak rozdwojenie co do swojej optyki, jeśli chodzi o ekonomię zbawienia. I wydaje się, że dostatecznie przez tych wszystkich fragmenty, które pokazywałem poniżej, wyraźnie jakby uwidocznił swój punkt widzenia. Widzimy, że ten werset otwiera się troszeczkę też na inny sposób czytania, kiedy zrozumiemy, że zarówno spełnienie zakonu może mieć inne znaczenia niż to, jak być może odruchowo chcieliśmy je do tej pory rozumieć, ale również metafora życia, tak? Ponieważ my po Nowym Testamencie, kiedy używamy żyć będzie, od razu wrzucamy to szybciutko w życie wieczne i tak dalej. Jednak życie jako metafora pojawia się na różnych też jakby w różnych odcieniach znaczeniowych i po prostu może to znaczyć tylko tyle, że ktoś tu i teraz będzie miał energię do życia, nie rozumianą oczywiście w sposób materialny, ale po prostu będzie zasilany tym, co dostaje od Boga w tej relacji z Bogiem, aby żyć słuchając Jego przykazań i nabierać sił do życia razem. Czyli mówiąc tylko coś takiego, że przykazania w pewnym sensie mogą być pewną ścieżką, a nawet w Galacjan przecież mamy taką podpowiedź, tak? Że prawo było pewnym przewodnikiem, pewnym wychowawcą do Chrystusa. Tak? Czyli ktoś może wejść w tą linię wychowania przez prawo i uczyć się właściwego sedna, odkrywać sedno relacji z Bogiem, zachowując to, odkrywając przez te przykazania również charakter Boga i wchodząc w tą relację, kiedy Bóg zgodnie ze swoją jakby częścią jakby tego przymierza mówi: słuchaj mnie, bądź mi posłuszny, a ja ci będę błogosławił, tak? Bo prawo funkcjonuje jednak w tym elemencie takim jasno określonym. Ty wykonaj swoją część przymierza, ja wykonam swoją część przymierza, tak?
Dobrze. Okej. Okay. To teraz co jeszcze chciałem powiedzieć? Dobra. Więc mam wrażenie, podsumowując jakby te różne wątpliwości odnośnie tego wersetu, że Paweł nie jest pomieszany, ale raczej dobrze zorientowany i nie mówi o prawie jako liście nakazów i zakazów, ale używa prawa w innym sensie. Wypełnienie go na drodze zaufania Chrystusowi. Zaufania Chrystusowi, zaufania Bogu. Mam wrażenie, że tak jak wam pokazywałem te różne znaczenia wypełnienia prawa, to mam wrażenie, że Paweł tutaj odwołuje się do pewnego paradygmatycznego zupełnie jakby elementu życia z Bogiem. Że życie zyskuje ten, kto ufa Bogu. Mam wrażenie, że taka raczej myśl tu jest podpowiedziana. W przeciwieństwie do zrozumienia tego, jako spełnił zakon, jako ten, który spełniał wszystkie przykazania zakonu, w sensie takim dosłownym. Właśnie na potwierdzenie tych myśli bardzo ładny przykład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oddaje ten werset piąty, który kapitalnie wpakowuje się, że już taką przez to nazwę, w Tanach, a więc dokładnie w Księgę Kapłańską. Bo ten werset brzmi tak, i tutaj bardzo dobrze zostały zachowane te szkody gramatyczne, jeżeli chodzi o Grekę z tego listu do Rzymian. Bo ten werset brzmi tak. Już bowiem sam Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś wypełnia sprawiedliwość prawa, w sprawiedliwości owej będzie miał życie. To jest kapitalne odniesienie... Możesz jeszcze raz przeczytać? Jeszcze raz. I to jest kapitalne odniesienie, paralela do Księgi Mojżeszowej, gdzie Paweł cytuje. Przeczytaj. Już bowiem sam Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś wypełnia sprawiedliwość prawa, w sprawiedliwości owej będzie miał życie. Ciekawe. Zostawmy to teraz w tym momencie, bo do tej sprawiedliwości i do życia za chwileczkę przejdziemy, kiedy na ten kompleks jakby idei spojrzymy nieco z innej strony. Ale chciałbym, żebyście teraz zobaczyli, jak tą rzecz przedyskutował Paweł dzisiaj do Galacjan. Tutaj już są wycinanki, czyli chcę wam zwrócić uwagę na to, że te teksty oczywiście przez to, jak są właśnie ułożone, podpowiadają coś istotniejszego. W Galacjan 2,16 werset bardzo ważny i kluczowy tutaj w tej całej dyskusji. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wierność Chrystusa Jezusa. Dyskutowaliśmy o tym, tak? To sformułowanie, które niektórzy chcieliby przetłumaczyć jako wiarę Chrystusa Jezusa, a najczęściej jest tłumaczony, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, co zupełnie zmienia obraz wypowiedzi Pawła. Zwróćcie uwagę, a więc jeszcze raz, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wierność Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni dzięki wierności Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tak? Zwróćcie uwagę, na zewnątrz mamy polemikę z tym fatalnym zrozumieniem prawa, tak? Krok do środka, postawienie na wierność Chrystusa. Wybaczcie, będę się trzymał tego zrozumienia, bo uważam, że tak jak Paweł jakby rozpoznaje w Chrystusie Boga, tak, to w tym momencie mówienie o wierze Chrystusa jest dla mnie trochę figurą taką lekko niemożliwą. Natomiast jak mówimy o wierności Boga, to w tym momencie mówienie o wierności Chrystusa nie ma żadnego błędu logicznego w sobie. Tak? W związku z tym wierność Chrystusa, czyli przychodzi Chrystus obiecany, daje się Chrystus obiecany, jak wiemy też z innych tekstów Nowego Testamentu, i na tym zostaje zbudowane usprawiedliwienie, ponieważ zostaje dana jakby człowiekowi wierność Chrystusa, po prostu Chrystus dopełnia swoich obietnic, my reagujemy wiarą w to, co Bóg, co Chrystus daje, jak Chrystus jakby dopełnia swoich obietnic. Czyli zostają połączone dwie rzeczy. Stoi wszystko rzeczy, najpierw zostają skreślone rzeczy niemożliwe rzeczywiście na zewnątrz. Potem mówi, wszystko stoi na wierności Chrystusa, dlatego że Chrystus jest wierny, my w to wchodzimy i odpowiadamy wiarą. Tak? Tak można przeczytać ten fragment. Dobrze, to w takim razie popatrzmy się na jeszcze jeden fragment, w którym Paweł dopowiada coś więcej odnośnie jak widzi rolę prawa i usprawiedliwienia.
używa pewnego jakby obrazu, bracia. Przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nie obala, nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak, żeby obietnica była unicestwiona. O co chodzi? Paweł przedstawił tutaj w tym wywodzie troszeczkę w poprzednim elemencie to, że Abraham, powtórzył zresztą z myśli z Rzymian, zostaje usprawiedliwiony na podstawie swojej wiary. I to jest ścieżka, która jest jedyną ścieżką do usprawiedliwienia. Teraz mówi, popatrzcie na to tak, obietnice i usprawiedliwienie zostały jakby skumulowane na przykładzie Abrahama. Skoro Bóg dał nam obraz, że usprawiedliwienie pojawia się jakby, że w pozycję usprawiedliwienia wchodzimy tylko przez wiarę, tak jak Abraham, to jest to jak pewien testament, który został ustalony już. I Paweł mówi, skoro to już Bóg ustalił, to nie zamierza tego zmienić. I zakon, który pojawia się 430 lat później, tego nie zmienia. Pytałem się tak w przestrzeń, czy Paweł miał ideę dwóch, czy jednego, jednej ekonomii zbawienia. Tu pokazuje, że rola zakonu jest zupełnie inna. Ona jakaś była, ale na pewno nie było jej rolą usprawiedliwienie. Tak? Wypełnianie zakonu nie było zadaniem zakonu. Bóg pokazał, że usprawiedliwienie jest tylko osiągane poprzez zaufanie Bogu. Jeśli chodzi o wejście w tą relację, tak? Bóg coś robi i człowiek wchodzi to poprzez to, że zaczyna ufać Bogu jako Bogu, tak? W swoim życiu. I zakon jakby nie jest tym alternatywną drogą w ogóle. I to jest bardzo ważny argument, bo okazuje się, że Paweł o tym potencjalnie drugiej ekonomii po prostu mówi wprost. Nie ma takiej ekonomii. Wcześniej nie było i teraz nadal jej nie ma. Okej. Okay. W związku z tym, dlaczego tutaj mówię o wierności Chrystusa, a nie o wierze Chrystusa? Dlaczego idę w tym kierunku, a nie w tym kierunku? Jakimś tam, że wypełnienie zakonu jest jakąś alternatywą. Pojawiają się czasami idee, które chcą zachować tłumaczenie tego sformułowania w Grece jako wiara Chrystusa, bądź wierność Chrystusa nawet, ale rozumiane w ten sposób. Żaden człowiek nie był w stanie wykonać prawa. Tak? Ci, którzy uważają właśnie, że to usprawiedliwienie przez prawo było w ogóle możliwe. Żaden człowiek nie był w stanie wykonać jakby przykazań prawa. Ale przyszedł Chrystus, doskonały człowiek, i on to prawo spełnił. Tak? I teraz już nie my jesteśmy pod ciężarem prawa, ale jakby on nas jakby odkupił również od tego spełniania prawa. Ale on to prawo spełnił i dlatego to odkupienie po części jakby jest też jakby elementem tego, że po prostu on doskonale przeżył swoje życie w stosunku do prawa. Problem polega na tym, że Paweł tutaj mówi w tym końcówce, skoro prawo w ogóle nie miało żadnego związku z usprawiedliwieniem, tak? Skoro prawo nie miało żadnego związku z usprawiedliwieniem, to próba tłumaczenia przez niektórych, że Chrystus dokonał odkupienia również przez to, że był wierny prawu, jest bez sensu, bez związku z tematem usprawiedliwienia. Czy to jest jasne? Ok? Dobrze. No to komentowałem to troszeczkę przed chwileczką. Mam wrażenie, że Paweł rozumie to inaczej, niż my to rozumiemy. Tak? I tylko tyle. No, ale do tego jeszcze wrócimy, ale kapłańską ktoś musi wreszcie przepracować. Bierz się do roboty, chłopie, no. Weź to kurczę czaśni i będziemy mądrzejsi. Dobra. Nie, mówię teraz poważnie. Po prostu jest tyle ksiąg do przepracowania, że jest co robić, więc trzeba po prostu siąść i coś powalczyć. Dobra. To już mniej więcej wam skomentowałem, dlatego użyłem Galacjan, bo tutaj mówi do pogan i Paweł mówi do pogan wyraźniejszym językiem, niż może mówić do swoich, tak? Tutaj po prostu wyraził to no, ekstremalnie prosto, o co mu chodzi. I z Chrystusem, jako tym boskim Zbawicielem, tak?
Bogiem Zbawicielem i że on w tym momencie, przychodząc wreszcie, dopełnia swojej wierności tych obietnic, które po prostu zostały dane już od czasów prehistorycznych. To jest wierność tylko w obietnicach, tak? To jest sprowadzone. Wierność Chrystusa w spełnianiu obietnic. Nie, nie, nie. Wierność Chrystusa to jest jakby z jednej strony i w spełnieniu obietnic, tak? Ale teraz, okej, tak. Przede wszystkim wierność Chrystusa w spełnieniu obietnicy dania Chrystusa, tak? Bo Pismo, Bóg czyli mówi... w stosunku do ludzi, tak? Tak, 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 tak. Dobrze. To teraz po prostu spróbujemy na to spojrzeć nieco z innej strony, na ten kompleks jakby różnych sformułowań. I widzicie, to sformułowanie o tej wierności Chrystusa pojawia się również w Rzymian 3:27-24. Teraz zaś niezależnie od prawa ukazana została sprawiedliwość Boża, zaświadczona przez prawo i proroków. Sprawiedliwość Boża, właśnie, tutaj jeszcze zostawiłem przez wiarę Jezusa Chrystusa, ale uważam, że to powinno być przez wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich, tak, którzy wierzą. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia jako daru z Jego łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tak? I czyli teraz jakby pojawia się jakby nowy sposób po tych wszystkich jakby naszych przestawiankach znaczeń, pojawia się jakby, wydaje mi się, nowa przestrzeń na przeczytanie tego fragmentu. I jakimś kluczem do tego innego spojrzenia na wierność Jezusa Chrystusa jest podpowiedź, aby sięgnąć do Księgi Habakuka, a którą Paweł zawarł na samym początku listu do Rzymian. Chodzi o to, że przez wielu komentatorów jest wyczuwane, że ten 16-17 werset to jest jakby podstawowa teza tego listu. I przez długi czas się z tym boksowałem, nie przesadzajcie, ale zwróćcie uwagę, że jak wam dzisiaj powiedziałem, co było głównymi myślami w tych dwóch obszarach głównej argumentacji Pawła, to powiedziałem, że można na to spojrzeć i tak, że pierwsze podwarstwa mówi o wierności Boga, a druga mówi o wierności człowieka. Ja mówię, chłopaki mają rację. Rzeczywiście, tam jest teza wprowadzająca do całego wywozu Pawła, który potem dalej toczy. To teraz, żeby coś poczuć z tego, o co tu właściwie Pawłowi chodzi, musimy zrobić małą wycieczkę do tekstu Księgi Habakuka. Możecie je czytać, ale nie musicie. Natomiast chodzi o to. Tu, w tych kuleczkach, macie zawartą informację, jak ta księga jest zbudowana. Więc jest koncentryczna, ale ramionka mają układ równoległy. Tekst Habakuka 2:4 jest tu. Co już jesteście przeszkoleni w retoryce biblijnej, to znaczy, że Paweł odwołuje się do elementu akcentowanego. Tak? Co było na początku tej księgi? A więc na początku księgi widzimy Habakuka, który jest w sposób zdruzgotany tym, że jest bezprawie, bezbożność, silni ganiają słabszych, prawo jest omijane, a Bóg nic nie robi. No i tak się nie da żyć, co nie? No i mówi do Boga, no wziąłbyś się wreszcie do roboty i coś byś, wybaczcie za język, ale musimy to jakoś skrócić, co nie? Coś byś zrobił, Panie Boże, bo to o co tu właściwie chodzi w takim życiu? No i Bóg mu oczywiście mówi, no okej, dobra, coś tam załatwię. No i na jaska lejczyków. Wyczyszczone wszystko do równa, tak? No i chłopak się budzi, Habakuk mówi, no dobrze, ale oni nie są aż tacy fantastyczni, żeby nas mieli tak sądzić, bo przecież biją równo lepszych od siebie, tak? No Boże, to mi się też nie podoba. No to Bóg mówi, okej, coś tutaj znowu zrobimy, tak? No ale generalnie ten problem zła, problem życia, kiedy człowiek pobożny obserwuje świat, jaki jest i on mu się tak średnio podoba, prowokuje do poważnych pytań, jak funkcjonować w takim świecie? Jak funkcjonować w takim świecie, w którym ktoś chce być poddany Bogu, ale też do Boga ma pytania o jego sposób odniesienia się do historii, do tu i teraz, skoro ona wygląda tak, jak wygląda. Po prostu dzieją się rzeczy złe, słabsi dostają po łbie, a Boże, no nie widać Twoich reakcji. No, chciałoby się, żeby po prostu tak bęc i od razu komuś na odlew to zrobi źle, a tymczasem nic z tego. Ten punkt węzłowy, to jest moment, w którym Paweł, w którym Habakuk mówi, idę na swoją wieżę umowną, tak, jako prorok, zadam Bogu pytanie i będę czekał na jego odpowiedź.
I ten cytat, który jest tutaj przywoływany w Nowym Testamencie, to jest właśnie fragment odpowiedzi Bożej. Mówi, że wszystko w swoim czasie się po prostu poukłada. Wszystko, co zamierzam uczynić, może się opóźni, ale na pewno przyjdzie, tak? I nagle zostaną wypowiedziane słowa właśnie takie kluczowe, że ten, który jakby nie dochowa wierności, nie będzie się podobał Bogu, a ten sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Okej, okay, to jest mniej więcej coś takiego. W każdym razie tutaj w tej pierwszej części Habakuk jest zdruzgotany i do samego tego momentu tutaj cały czas jest pod wielkim ciężarem. W środkowej części to jest jakby ciąg dalszej odpowiedzi Boga i pokazuje Bóg, że nie zamierza zrezygnować z władzy nad światem. Więcej, pokazuje w tych kluczowych dwóch momentach, że to, że ten świat jest taki, to nie jest przypadek. Bóg wie, co robi. To, że mamy doczesność, czyli coś, co jest jakby ulotne, to też jest jego element jakby zgody na taką rzeczywistość, jego element jakby planu tego dla nas tutaj i teraz. Ale w tym ostatecznym akcencie pojawia się ziemia będzie pełna poznania. Przepraszam, tu. Och, ci co? Ratujcie mnie, ratujcie mnie. Już sekundeczkę, żebym wam nie namieszał. O, jak? 14 werset, bo nie masz na myśli. Może, zaraz zobaczymy. Jest. Bingo. Bingo. Teraz tak. 14. Sekundeczkę. Pierwszy akcent tutaj. To jest pytanie, takie po prostu dość trudne. Sekundkę wszystkiego. 13. Bardzo możliwe. Dobrze. 14, dokładnie. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Czyli tutaj pozostawiam pewne elementy sądu nad tymi Chaldejczykami, którzy tam najechali. Mówiąc krótko, i dla nich znajdę odpowiedź, jeżeli po prostu za to, że wykonali pewien sąd, tak jak zrobili, co jakby co do formy nie było jakby dodefiniowane przez Boga. I mówi, ja nie rezygnuję z panowania i mam określony plan. Ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. To się spełni. Tak? Taka jest pierwsza część odpowiedzi dla Habakuka. A druga jest wezwaniem do wszystkich, aby się uciszyli do narodów, tak? Bo Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. Tak? Czyli Habakuk ma wrażenie, że po prostu pewne rzeczy jakby się klocki po prostu Bogu rozsypały, a Bóg mówi, nic mi się nie rozsypało. Tak? Rozumiem, że tego nie rozumiesz, co się dzieje, ale ja nadal władam, mam plan pozytywny, więc teraz lepiej dla wszystkich narodów, aby zachowały respekt przede mną. Tak? Bóg ze swojej świątyni jakby jeszcze nie uciekł. Cały czas panuje. Taka jest odpowiedź. I co się dzieje z Habakukiem? Nagle Habakuk zaczyna przedstawiać wyruszenie Boga na sąd dla wrogów Izraela, ale nagle zupełnie mu się troszkę zmienia optyka. Nawet w którymś momencie prosi o to, żeby sąd nad nimi nie był zbyt ostry. Żeby Bóg pamiętał o swoim miłosierdziu. Co względem tego, co się działo na początku, to jest po prostu jakieś antypody, jeśli chodzi o jego stosunek do całej sytuacji. A na końcu, przeczytajcie, czy 16 do 19. Może ktoś przeczytać na głos? Mhm. Przykład lubelski. Usłyszałem i słuchało serce moje. Na głos ten zadrżały me wargi, przeniknęła trwoga me kości. Nogi się moje zachwiały. W pokoju jednak wyglądam dnia utrapienia, który nadchodzi na lud, co nas gnębi. Figa wprawdzie nie rozwija pąków, nie daje plonu winnice, zamiłł owoc oliwek i pola nie dają żywności. Chociaż marnieją trzodę owiec, nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Jahwe radować się będę, weselić się będę w Bogu, Zbawicielu moim. Jahwe, mój Pan, moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, On mnie na wyżyny wprowadzi. Dobrze. Jeszcze na sekundkę, chyba od 2-3, gdybyś mógł przeczytać do 2-4. Jest to widzenie na czas oznaczony. Czyli odpowiedź Boga. Mhm. Lecz wypełnienie jego z pewnością nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty odczekuj na nie, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.
Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Dobrze, okej. Okay. Czyli po lamentach i po okresie załamania dostaje taką odpowiedź i na końcu, zwróćcie uwagę, te ostatnie wersety 18, 19, chyba nawet 17, całkowita jakby przemiana wewnętrznego nastawienia do sytuacji. Tak? Nic się nie zmieniło, tak? Na zewnątrz, jest fatalnie. Nie ma oliwek, jest bida, jest w ucisku razem ze swoim narodem, ale jego optyka, jego nadzieja jest całkowicie ożywiona i jest facet po prostu całkowicie pobudzony jakby pomimo tego wszystkiego. I to jest właśnie ten element, tak? To jest ten element, że gdzieś co zostało, to wszystko, co zostało powiedziane tutaj, zadziałało na tego gościa, na Habakuka, także nagle sytuacja, chociaż się nie zmieniła, jego wewnętrzne nastawienie jest całkowicie przeobrażone. Facet dostał energii. Dlaczego? Dlatego, bo dał wiarę temu, że Bóg jednak nie utracił kontroli, że ma plan ostatecznie pozytywny, który jest do realizowania dla całej Ziemi i że nie wycofuje się ze swojego władania. Dał temu wiarę i teraz z nową optyką patrzy na sytuację, która jest i opisuje tę swoją nową pozycję, tą swoją nadzieję, która jakby ożyła. To ożycie jest ważne, ponieważ to jest motyw, który się pojawia w wielu właśnie fragmentach, również tutaj, tak? Żyć będzie. Jeżeli rozumiemy teraz, co to znaczy to ożycie, to znaczy, że to, że ktoś, kto daje wiarę, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i jest gotowy jakby ukryć się w tym Bogu, w tym Jego panowaniu, okay, pomimo najrozmaitszych znaków zapytania i zawirowań jakby rzeczywistości, ten ktoś nabiera sił, nabiera siły, tak? Jak tam, jak to było z Izajasza? To tam nabiera sił? Samemu daje siły, bezsilnemu moc w obfitości. Ten motyw jest jak refren w tekstach, tak? I on jest tutaj, Habakuk, ilustracją na samym sobie, jak to na nim zadziałało. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda Habakuka 2.4 w tekście hebrajskim. To jest z interlinii, tak? Oto zginie nie mający prawej duszy swej w sobie, a sprawiedliwy w wierności swej żyć będzie. Swej zostały tutaj podpowiedziane przez tłumacza, ale tak naprawdę tutaj jest zaimek taki dołączany do słowa, który po prostu jest trzecią osobą liczby pojedynczej. No to może znaczyć swej lub jego. Tak, to nie jest oznaczone, ale jakby kontekst poprowadził tłumaczenia, że tłumacz zaproponował, że chodzi o wierność tego sprawiedliwego, tak? Wierność tego sprawiedliwego. My jednak widzimy po omówieniu całego Habakuka, że sytuacja jest co najmniej mówiąc nie do końca jasna, bo Habakuk miał wątpliwości odnośnie wierności Boga. Kiedy został do tej wierności przekonany, ożył. Bóg mu przedstawił siebie, że ma plan i wiernie go dotrzyma. I teraz mamy sytuację taką, że w tym Habakuku zachodzi zmiana. Przyznaje się do tego, że jednak daje wiarę, że Bóg będzie wierny temu, co mu obiecał. No i sam wzbudza w sobie jakby na nowo wiarę w to właśnie, tak? Boga. Dobrze. Okej. Okay. Ponieważ Paweł oczywiście byłoby za proste, gdyby skorzystał z tekstu hebrajskiego, skorzystał z Septuaginty, ale też jak trochę tak. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda w Septuagincie. W Septuagincie, wyobraźcie, zrobiłem sobie takie robocze moje tłumaczenie. Jest tak. Za Greką, tak? Dlaczego? Najpierw jak po polsku to wygląda. Jeśli wycofa się, nie będzie mieć upodobania dusza moja w nim. Ten zaś sprawiedliwy, który w wierności mojej będzie się ożywiał. Ten zaś sprawiedliwy, który w wierności mojej będzie się ożywiał. Tak? Tak sobie to przetłumaczyłem, ponieważ ten tekst grecki pokazuje inny zaimek. Inny zaimek w sformułowaniu końcowym. Tak? Czyli musimy pamiętać, że 2.4 to są słowa Boga do Habakuka. Czyli mówi,
Jeśli by wycofał się, tak? To tutaj jest napisane, o, Popowski w polskim przekładzie zaproponował coś takiego. Jeśli by się wycofał, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Sprawiedliwy zachowa swe życie dzięki wierze we mnie. I to trzeba powiedzieć, to we mnie jest tutaj po prostu moim zdaniem bardziej tradycyjne niż to, co podpowiada Greka, bo to jest zaimek mówiący po prostu moją. Moją, czyli Bóg mówi, że sprawiedliwy ze względu na wierność moją będzie się ożywiał. Moją. Tego tutaj nie ma jego. Zaimek jego jest zupełnie innym zaimkiem w Grece. To zupełnie nie ma, tutaj nie ma takiego dualizmu jak tam po prostu. I problem polega na tym, że w tym momencie Bóg mówi, przynajmniej w podejściu Septuaginty, że Bóg wskazuje na siebie, że to jego wierność jest tym, co nas ożywia. Inaczej, bardziej złożenie. Nasza świadomość wierności Boga daje nam siłę do tego, żeby iść dalej, żeby przetrwać w momenty trudne. Tak? Ten tekst jakby w tym odczytaniu przez Żydów i w tym ich tłumaczeniu, bo to Żydzi przecież tłumaczyli na Księgę Habakuka na grecki, taki był ich kierunek odczytania tego tekstu. A zatem, skoro trudno mówić w tym fragmencie o tym, bo to jest to słówko pisteos, tak? Czyli coś podobnego, co mamy z Chrystusem. I tu Bóg mówi o właśnie słówku, które może być wiarą lub wiernością. No, ale trudno powiedzieć, że tutaj Bóg mówi o swojej wierze. Tak? No to byłaby znowu figura niemożliwa. Tutaj Bóg, no jaka będzie wiara jego w tym całym tekście? Natomiast jego wierność? Tak, bo ona jest kwestią w księdze Habakuka. W związku z tym, skoro widzimy w księdze Habakuka, że to wierność Boga jest tym, co daje życie, co pobudza, co daje nadzieję, to uważam, że również kiedy się pojawia ta konfiguracja w przypadku Pana Jezusa w Nowym Testamencie, mówienie o wierności Chrystusa jest całkowicie uzasadnione. Tak? Ma sens przede wszystkim. Co jednak zrobił Paweł? Tutaj jeszcze tylko taka uwaga, że właśnie pierwszym znaczeniem tego słówka pistis to jest właśnie mowa o tym, co powoduje zaufanie i wiarę. I tutaj Popowski w swoim słowniku mówi wierność, rzetelność, uczciwość, niezawodność. W dalszym znaczeniach pojawia się wiara w sensie właśnie aktywnym, o ufności, zaufaniu, a jeszcze czasami się pojawia to słówko w znaczeniu odnośnie treści samej wiary. Ale to już nie mieszajmy. Zobaczmy, co zrobił Paweł. Mamy tekst grecki, mamy tekst hebrajski, tak? O wierności swojej. Mamy tekst Septuaginty, wierności mojej. Będzie się ożywiać, tak? Czyli będzie dodawać tej energii. A jak brzmi Habakuka w Rzymian? A on mówi, a sprawiedliwy z wiary będzie się ożywiał. Z wiary albo z wierności. Co zrobił Paweł? Wyrzucił zaimki. Nie dał ani jednego, ani drugiego. Nie dał ani swej, ani jego. Ani mojej, tak, w sensie jako Boga, ani jego, w sensie tego sprawiedliwego. Jednym takim ruchem, moim zdaniem, zrobił wypowiedź, która ma potencjał do połączenia obydwóch rzeczywistości. Wierności Boga i wiary człowieka. Jako odpowiedź na wierność Boga, jako coś, co po prostu wchodzi w reakcję z tym, co robi Bóg, jaki jest Bóg. Zastosował pewien chwyt, który jest niezupełnie cytatem, ale wyrzucając jakikolwiek przyimek stąd, stworzył moim zdaniem wypowiedź, która zaczyna potem jakby być rzeczywiście zwartą wypowiedzią kierunkującą cały jego następny wywód. Dobrze. Zwróćcie uwagę, że kiedy to zrobił, kiedy rozumiemy, o co chodziło w księdze Habakuka, werset 17 ma taką frazę z wiary w wiarę. Kiedy rozumiemy, o co chodziło w Habakuku i na czyjej wierności rzecz stoi, możemy teraz zrozumieć i troszkę być może inaczej przełożyć ten fragment, tak?
Jeszcze sekundkę. Jak ta tam brzmi? W niej Bożej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga. Właśnie, i tutaj być może z wierności wiary. Z wierności wiary do naszej wiary. Być może byłoby lepszym odzwierciedleniem myśli z Habakuka, tak? A czy można to rozumieć tak, że z wiary jakby w wierność Bogu? Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Przy tym ta wiara ma taki charakter rzeczywiście zaangażowany, zaufania do tego, że Bóg jest wierny, tak? To zaufanie trzyma mnie jakby na kursie i trzyma mnie blisko Boga. No ja to wcześniej rozumiałem tak, że sprawiedliwe z wiary, wiary Chrystusa żyć będzie. Aha. Rozumiem, jak dyskutowałem o tej pewnej opcji, że Chrystus jest wierny, a ponieważ On był wierny, wszystko spełni, to my się do tego podepniemy. Tak? Dobra. Ok, czyli zwróćcie uwagę, te elementy sprawiedliwy, wiara czy wierność Chrystusa, usprawiedliwienie przez wiarę, tak? Zwróćcie uwagę, to jest, nagle funkcjonuje jako skrót myślowy, tak? Bo nagle w tym tekście z Galacjan pokazałem wam, że to stoi na wierności Boga usprawiedliwienie, a nasza wiara jest odpowiedzią. Czyli jakby nie możemy jakby w oparciu jakby o te teksty, które nam Paweł podrzuca, powiedzieć, że usprawiedliwienie jest przez wiarę, w sensie przez naszą wiarę, bo usprawiedliwienie jest przez wierność Boga, bo na nim usprawiedliwienie i jakby pojednanie z Bogiem stoi. Natomiast my wchodzimy w Jego dzieło, odpowiadamy i nagle w tym momencie wchodzimy w tą rzeczywistość życia z Bogiem w stanie pojednanym, przebaczenia, odpuszczenia, pokoju. Tak? Okej? W związku z tym mam wrażenie, że raczej jest tak, że była i pozostaje, tak wydaje mi się, podpowiada Paweł, wyłącznie jedna ekonomia zbawienia. Jedna podstawa usprawiedliwienia i pojednania z Bogiem. Podstawą tą są wola Boga i Jego wierność złożonym obietnicą. Obie są pochodnymi charakteru Boga. Człowiek wchodzi w rzeczywistość pojednania z Bogiem poprzez złożenie ufności Bogu w Chrystusie. Prawo nigdy nie było drogą do usprawiedliwienia w tym sensie, że człowiek mógł liczyć na wyłączenie, że mógł liczyć na wyłącznie na własne siły i oczekiwać od Boga usprawiedliwienia jako zapłaty. Wypełnienie prawa bez ufności do Chrystusa, bez ufności i nadziei w Bogu, burzy zasadniczy plan Boga, a mianowicie taki, by człowiek chodził z Nim w przyjaźni, tak? Czyli próba załatwienia czegoś na zasadzie mechanicznej, takiej formalnej, a nie relacyjnej, tego, że po prostu jesteśmy przyjaciółmi Boga i jesteśmy z Nim chwila po chwili, w każdej jakby okoliczności chcemy być z Nim blisko, mówić do Niego, słuchać Go. I po prostu w ten sposób jakby chodzić z Nim. Sekundeczkę. Dobrze. Moi drodzy, to wszystko z mojej strony. Coś jeszcze byś chciał... No bo jest nawet takie określenie w Grece, które dokładnie jest kwintesencją tego, o co mówiłeś, o tych relacjach. To jest wyraz, który dosłownie brzmi ginosko. On występuje w Jana 17,3, nie jest to gnosis, jakaś tam wiedza merytoryczna, tylko ginosko. W Septuagincie czytamy na przykład, że kiedy Adam ginosko Ewę, poczęła Kaina. A więc to są te takie najgłębsze, najintymniejsze relacje człowieka z Bogiem. Poznania, które po prostu nie chodzi o poznanie... Ale nie jest to poznanie w kontekście gnozy, tylko wejście w te bardzo głębokie relacje z Bogiem jako poznanie. Dobra, czas dla was, pytania, wątpliwości, kubły, zimnej wody i tym podobne, to teraz możecie się jakby wystrzelać na mnie. Oszczędzimy, tak? Nie, spokojnie, to jeszcze nie, dajmy szansę, bo to wiecie, kurczę, rozumiem, że teraz żeśmy trochę pomieszali w kociołku i jest pytanie, no nie chciałbym być powodem jakichś niezdrowych snów czy coś w rodzaju. No. Okej. Okay. Ja chciałbym zapytać o właśnie ten aspekt prawa, bo było powiedziane, że prawo może być rozumiane jako cały zakon albo jako pięcioksiąg Mojżesza, a czy nie ma jeszcze jednej opcji, że prawo też jakby się pojawia w tym pozytywnym znaczeniu, czyli w odniesieniu do tej nowej rzeczywistości, którą przyniósł Jezus i na przykład chodzi mi o Rzymian, rozdział 3,
na przykład, czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. I to jest werset 31. Sekundeczkę. Skoro to już złapałeś, to w takim razie zadam Ci pytanie. Ten fragment zostaje kontekst przywołany po jakiej argumentacji Paweł? To znaczy to jest używane, nie, po jakiej? Tak, a to, co zadałeś pytanie, to jest przed jaką argumentacją? Bo, ponieważ ten fragment wprowadza do argumentacji Pawła, którą będzie prowadził przez Abrahama. Przez Abrahama odnośnie tego, że właśnie jego usprawiedliwienie nie pochodzi z zapłaty, nie pochodzi z jego pracy, ale jest z łaski, otrzymał dar i dziedzictwo również na drodze wierności Boga i na drodze jakby jego odpowiedzi wiary. I parą do tego sformułowania jest potem po całej argumentacji skierowanej właśnie przez Abrahama podsumowanie, że właśnie na nas spełnia się to prawo, tak? Na nas w sensie rozumianym szeroko wierzących, że to, co było zapowiedziane początkowo przez Abrahama w pierwszej Mojżeszowej, czyli w prawie rozumianym szeroko, tak? Paweł mówi, że nie występujemy przeciwko zakonowi, ale je wypełniamy, ponieważ właśnie ustanawia jakby połączenie. To miejsce, w którym my teraz jesteśmy jako wierzący, to jest dokładnie to miejsce, do którego nas kieruje przykład Abrahama. A o, znowu muszę pomieszać rękami. Zaczął, czy obalamy prawo? Mówi, nie, w żadnym razie. I teraz zaczyna argumentować przez Abrahama. Jeden argument, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I mówi, to wszystko zostało o Abrahamie napisane dla nas. Tak? Dla nas, abyśmy i my, tak jak on, mają nadzieję, że i my, nam zostanie to, ta wiara pozyskana, jakby poczytana za sprawiedliwość. Czyli to był, przeczytaj fragment wprowadzający, potem następuje cała argumentacja z pierwszej Mojżeszowej i w kontrze do podejść właśnie takich, że ktoś uważa, że przez prawo jest usprawiedliwienie, przez prawo są obietnice. Paweł to wszystko rozbija i mówi, i my wchodzimy w te buty Abrahama, aby się na nas spełniło to wszystko. Czyli jakby w tym fragmencie, który podałeś, pojawia się szerokie rozumienie prawa jako pięcioksiągu, w tym sensie, że w środku pojawia się argumenty przeciwko wąskiemu i złemu rozumieniu prawa, natomiast Paweł mówi, że w tym szerokim zrozumieniu, jak na to patrzymy, czyli od pierwszej Mojżeszowej, od przykładu z Abrahamem, to my wypełniamy, na nas się wypełnia obietnice dane Abrahamowi w prawie, w sensie jak pięcioksięgu. Tak, ale właśnie, czy nie można by włączyć też Chrystusa w to prawo tak naprawdę, bo że jest to pewna kontynuacja tej obietnicy danej Abrahamowi i jeszcze jest jeden właśnie cytat. Myśli następnej. Cała ta perykopa mówi konkretnie, odwołuje się do Tory. Konkretnie do Tory. O pewnych praktykach, które są związane z Torą, z tego trzeciego rozdziału. Cała ta perykopa. Oczywiście w kontekście początku tego listu, o czym tutaj już wcześniej Brat Marek wspomniał. Więc kończąc tą perykopę w trzecim rozdziale, która ewidentnie się odwołuje do Tory, Paweł zadaje pytanie. Świetnie ten fragment brzmi w przykładzie żydowskim. Czy wynika stąd, że przez ufność unieważniamy Torę? Bo tam jest mowa dosłownie o zakonie, bo o tym mówi kontekst. Nie ma jakiegoś nadużycia w tym tłumaczeniu. Nigdy w życiu, przeciwnie, my Torę potwierdzamy. My jako ten, który pochodzi z narodu żydowskiego, jako Pan Paweł, jako brat Paweł, ale tutaj ktoś słusznie zdacie zauważył, Chrystus dzięki właśnie temu, co tu było powiedziane, rozumiemy lepiej, dlaczego Pan Jezus jest wypełnieniem prawa. Nie przyszedł, tak jak Pan mówił, nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. I teraz to jest spójne. Poczekaj, też można różnie rozumieć tą wypełnić. Na przykład można to w ten sposób rozumieć, że szklanka była połowie pełna, a Jezus to wypełnia, bardziej odpowiednie słowo jest tutaj napełnia. I tak w niektórych tłumaczeniach jest to właśnie tłumaczone. Mateusza 5, 13, 17. Ale chodzi mi też na przykład o Rzymian 3, 27, gdzież więc jest powód do chluby, został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. I chodzi mi o samo słowo prawo, że i tu prawo, i tu prawo. I jeszcze tak odnosząc się jakby do całego kontekstu tego listu do Rzymian, gdzie są te dwie grupy, że może właśnie na tej płaszczyźnie prawa Paweł chce to połączyć, bo
i Żydzi, i Rzymianie, poganie, byli jakby też wychowani w takiej kulturze, która miała duży szacunek dla prawa. I może dla nas to jest trochę niezrozumiałe, bo my jako, powiedzmy, naród żyjemy trochę w pogardzie dla prawa przez, powiedzmy, zabory, kiedy to wypełnianie, bycie posłusznym było no, nie za bardzo dobrze widziane. Mile było widziane odstępstwo jakby od prawa. Ale właśnie, czy to nie jest tak, że to prawo jest taką płaszczyzną porozumienia między tymi dwiema grupami? Znaczy, wydaje mi się, że te fragmenty, które tutaj wam przytaczałem, zwłaszcza kiedy zestawiałem te myśli góra-dół odnośnie tego, co Paweł chciał powiedzieć przede wszystkim o usprawiedliwieniu, że nie z uczynków prawa, a ze względu na wiarę, to bardzo mi trudno dostrzec w jego działaniach próby integrowania środowisk poprzez stosunek do prawa, ponieważ w tej jego dyskusji muszę się podpiąć, bo mi odejdzie zaraz prąd, dobrze? To ja nie widzę jakby, że to miałoby być przestrzeń, tak? Wydaje mi się, że on ustala przestrzeń wspólnoty przez to, że mówi, potrzebujemy popatrzeć na początki. W ogóle, generalnie teologia mówi dość często tak, że chcesz zrozumieć istotę rzeczy, patrz na porządek i na początek. I lekcja żydowska była właśnie taka. Argument Pawła w jednym i w drugim miejscu, czy to w rozdziale 9, czy to w rozdziale właśnie 4, jest taka. Teraz żyjemy przy takich, a nie innych poglądach na usprawiedliwienie. Ale żeby rzecz zrozumieć, musimy popatrzeć na początek, czyli na pierwsze miejsce, gdzie się temat pojawia. I w tym momencie przy tym procesie jakby prostowania złej, jakby aktualnej, w pewnym, przynajmniej w przedniej grupie Żydów teologii, Paweł mówi, że no, takie podejście do prawa, jakie uprawiacie, jest złe. Tak? On mówi, musimy popatrzeć na początek, czyli o sedno, co jest sednem jakby całej historii, a sednem historii jest to, żeby wejść w relację bliską z Bogiem i to się dzieje dzięki temu, po pierwsze, że Bóg jest taki, jest, a my możemy to jakby doświadczyć i pomacać przez to, że my odpowiemy z zaufaniem do Boga i wejdziemy w to i przyjmiemy to, że jest nad nami Bóg i że jest taki, jaki jest. Tak? A po drugie, to jest jedna rzecz. W związku z tym, kiedy mówi o prawie takim, które jakby jest u podstaw tego prawa, które było fizycznie spisane. W związku z tym, jeżeli prawo miałoby być czymś łączącym, to mówi o prawie, ale już nie w formie skodyfikowanej, ale mówi o prawie, które wynika ze zrozumienia charakteru Boga i w tym momencie... Napełnione prawo przez Jezusa. Natomiast nie bardzo wiem, co by miało to znaczyć. Ja przecież jeszcze mogę wejść w słowo. Wydaje mi się, że list do Rzymian toczy pewną dyskusję, ale to nie jest całe zagadnienie z tym związane. On tu toczy fragment dyskusji dla swoich potrzeb lokalnych, natomiast Ewangelia Mateusza, który przeczytacie, to może być zupełnie inny wymiar, o którym musimy odrębnie porozmawiać. Nie? Tu Paweł idzie w tym kierunku, że to jakby tłuc do głowy, że nie tędy droga, ale to nie jest całość tematu, bo mówię, Ewangelia ma ten temat rozwijany w inne miejsca. Nie? Tak myślę, że to nie jest jakaś sprzeczność, że Paweł pewien wątek minimalizuje albo go w ogóle nie akcentuje. Nie znaczy, że go nie ma w szerszym ujęciu biblijnym, bo w innych miejscach się pojawia. Wyraźnie. Znaczy, wydaje się, że inaczej, że temat samego prawa, samego w sobie nie jest przez Pawła pomijany, bo mówiąc tylko listy Pawła są pełne jakby konkretnych wskazań. Żyj tak, nie żyj tak, tak. Trzymaj się tego, ale tamtego nie rób. To jest jasne. Czyli jakby to nie jest idea, jakby kiedy Paweł mówi o wolności od prawa, to mówi o wolności od patologicznego podejścia do niego i złego zrozumienia jego sensu i zadania. Jeżeli ktoś z tym polemizuje przede wszystkim.
I w ogóle trzeba też jeszcze dodać jedną rzecz. My nie wiemy, jak duży udział był Żydów, którzy wyznawali taki pogląd, ale musiało to być na tyle mocna i liczna grupa, że i w Ewangeliach mamy ślady właśnie polemiki Jezusa z takim podejściem, takim sformalizowanym, legalistycznym, które ucieka od osobistego zaufania Bogu, i w tekstach Pawła, tak? Ale trzeba powiedzieć, że z drugiej strony judaizm to mozaika najrozmaitszych podejść do Boga, bardzo zróżnicowana. Czasami już w Ewangeliach znajdujemy ślady, że były frakcje, które rozumiały rzeczy tak, i były frakcje, które rozumiały rzeczy zupełnie inaczej. Fajnym, bo łatwym do odnalezienia takim fragmentem jest z Ewangelii Jana, chyba bodajże 7 rozdział, daje świadectwo tak. Jedni uważali, że jak przyjdzie Chrystus, to przecież wiadomo, skąd będzie, a drudzy dokładnie uważali inaczej, że jak przyjdzie, to nie wiadomo, skąd będzie. I teraz, okej, do czego zmierzam? Paweł przy tej rozmowie o patologii prawa występuje ewidentnie do ściera się z tą grupą, która uzyskała dostatecznie duży wpływ, i to podejście jest tak mocno toksyczne dla tego, co Bóg chce zrobić, tak? Żeby właśnie być w relacji osobowej, a nie sformalizowanej. Nie na zasadzie takiej, że po prostu ktoś przychodzi, że tak powiem, z odhaczoną jakby listą, z fistaszkami, to zrobiłem, a teraz mnie po prostu bierz, bo musisz, tak? No to jest po prostu kompletne zaburzenie tego, o czym mówi Stary Testament od początku. Ja chodzi w przyjaźni z Bogiem. Też rozumiem prawo, więc jeśli chodzi o prawo, to Paweł do tego wraca, ale mówi teraz tak. W Chrystusie, w Duchu Świętym, chrześcijanie, którzy mogą podchodzić teraz jakby związać się z Bogiem, będąc w dowolnym miejscu geograficznym, nie mogą być nawet związani jakby prawem, które jest wręcz przyspawane do określonej ziemi w Izraelu, ale powinni funkcjonować o prawo, które jest jakby bardziej fundamentalne i jest bardziej u podstaw tego wszystkiego. A tym bardziej fundamentalnym elementem jest to, że poznajemy Boga, który ma określony charakter, rozpoznajemy, i Paweł to nazwa, miłość i dobro jako główne wyznaczniki drogi człowieka, który jest w relacji z Bogiem. Ja to też mam taki... No, musimy kończyć, tak? Tak, wybaczcie. Bo mam bardzo mało czasu. Dobra, umówmy się tak. Pytania zadawać, a nie prosić. Umówmy się tak. Pytania chciałem zadać. No. Krótko możesz powiedzieć. Jakie znaczenie dla współczesnego kościoła list do Rzymian? I czy nie jest to tak, żeby lepiej list zrozumieć, bardziej zgłębić, powiedzmy, prawa warunkowo nazwane przez Boga i bezwarunkowe? Wiesz co, to pytanie pierwsze troszeczkę się pokrywa z pytaniem, które już padło ze strony z ust Krzysia na początku, na pierwszej przerwie. Jakby to odnieść, to co się dzieje w liście do Rzymian, do aktualnego właśnie stanu jakby kościoła czy chrześcijaństwa? Powiedziałbym tak, wolałbym na to pytanie porozmawiać, jakby kiedy rzeczywiście z tym tekstem troszeczkę już powalczymy. Bo lepiej jakby pomacamy w czym rzeczywiście Paweł wchodzi i z czym polemizuje i jak przedstawia na zostaje jakby sytuacja. Dwa semestry mamy na list do Rzymian. Dobra, i do czerwca będziemy się tym zajmować, także jest trochę czasu i dobra. Nawet do drugiego okay. Pytania będziemy wracać. Drugie pytanie było krótkie. Na pewno warto nawet te warunkowo rozważać pod chociażby takim kierunkiem, co leży u podstaw tego prawa, co nie? Co leży u podstaw? Bo wtedy zrozumiemy być może jakby całe wyzwanie, jakie stoi przed każdym wierzącym nieustannie, że po prostu można rzecz odhaczyć i zrobić jakoś, ale można jakby ukształtować swoje myślenie na określony kierunek, na określone wartości, które w tym momencie jako myślenie przez wartości będzie po prostu pomagało nam znacznie uniwersalniej zachować się w różnych sytuacjach, które po prostu zdarzają się w naszym życiu. Finał. Wybaczcie. Kończymy. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że następnym razem po prostu będziemy mogli odpowiedzieć na najwięcej pytań. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.